To jest bardzo ważne, istotne, żeby ocalić od zapomnienia, celowego zapomnienia tych, którzy walczyli o naszą ojczyznę. To czwarty rok z kolei obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, dzień ustanowiony dzięki świętej pamięci Lechowi Kaczyńskiemu, który mógł tylko raz ten dzień obchodzić 1 marca 2010 roku. To dobrze, że Jelenia Góra pamięta, dobrze, że organizuje różnego typu uroczystości. Ja się z tego bardzo cieszę, jestem bardzo wzruszona dzisiejszymi uroczystościami i myślę, że to jest ważne. Ważne przede wszystkim, byśmy wiedzieli i budowali swoją tożsamość w oparciu o wartości, a tych wartości patriotycznych dostarczają nam ci bohaterowie. Szczególnie dzisiaj z takim wzruszeniem obchodzę Dzień Żołnierzy, Pamięci Żołnierzy Wyklętych, wiedząc, co się dzieje na Ukrainie, wiedząc, co się dzieje na Krymie. Wiemy, że w zasadzie można powiedzieć, że Rosja wypowiedziała Ukrainie wojnę. Dzisiaj z bardzo wielkim niepokojem na to patrzymy. Widzimy, że Putin to jest kagiebista, zawsze stanie kagiebistą i tym bardziej dramatycznie brzmią te sprawy, które się dzieją. I to jeśli mówimy o ofierze, jaką jest strzelana krew za ojczyznę, to z taką troską, niepokojem patrzymy na Ukrainę, bo tam niestety wszystko się może zdarzyć. Jelenia Góra nie jest jednością, bo wczoraj były obchody i dzisiaj są. One są troszeczkę rozdzielone. Co pani powie? A ja myślę, że ja dzisiaj uczestniczyłam w części tych obchodów, które były organizowane przez miasto, bo uważam, że to bardzo ważne, żeby pamiętać. Jeśli nawet odbyła się msza, gdzie była homilia i teraz odbywa się następna msza, gdzie jest homilia, to tylko dobrze, że więcej ludzi będzie w tym uczestniczyć. Ja organizuję Dzień Żołnierzy Wyklętych po raz czwarty. Za każdym razem inaczej i w inny sposób, więc to już jest tradycja. Natomiast jeżeli organizuje to więcej osób, się to angażuje, mogę się tylko z tego powodu cieszyć. Uważamy się za patriotów i uważamy, że ten dzień i bardzo żałujemy, że właśnie jest takie rozbicie, że wczoraj było co innego, dzisiaj znowu co innego, że te msze takie rozdzielone. Bardzo, bardzo by było fajne, żeby w przyszłym roku był ten jeden pochód, jedna msza centralna, a nie taki trochę tu, trochę tu. Czyli chce pani upamiętnić? Upamiętnić chcę wszystkich żołnierzy niezłomnych, również i z mojej rodziny, którzy zostali bestialsko zamordowani i zaprotestować tym właśnie, że dzisiejsi kaci mają się świetnie, a spadkobiercy tych biednych pomordowanych w dalszym ciągu nie są doceniani i rehabilitowani. Słuchaj, ja mam koszulkę dla ciebie, bo nie wiedziałem, czy ty będziesz. Chcecie uczcić pamięć ofiar. Dlaczego? Tak. Ponieważ źle przerobiona lekcja historii, nawet bardzo odległa, ma tragiczne skutki na przyszłość. Trzeba wyciągać wnioski z historii, a nie tylko uczyć się powierzchownie. Dzisiaj każdy Polak powinien sięgnąć do swojej duszy, czy dobrze jest popierać UPA, czy też ich wpuścić na swobodę, a później świętować Żołnierzy Wyklętych. Kacper Kozłowski, prezes Dolnośląskiego Kongresu Nowej Prawicy. Musimy przywrócić pamięć o tych, którzy poświęcili swoje życie ojczyźnie. Musimy przywrócić pamięć, mówiąc o tym, ale także manifestując nasze przywiązanie do tradycji. Za chwilę przejdziemy pod kościół garnizonowy i tam pod kościołem garnizonowym złożymy kwiaty i odbędą się przemówienia okolicznościowe. Po tym naszym marszu i złożeniu kwiatów odbędzie się msza, będzie odprawiona msza i czci żołnierzy wyklętych, intencji żołnierzy wyklętych, intencji żołnierzy niezłomnych. Maj 45 roku. Prawie cały świat się cieszy z wielkiego zwycięstwa, z odzyskania niepodległości, z odzyskania wolności po okupacji niemieckiej. Niestety kraje środkowej i wschodniej Europy nie mają szans na taką radość. W Polsce, jak wiemy, stykamy się z kolejnym okupantem, z okupantem sowieckim. I ludzie, którzy do tej pory oddawali swoje życie, walczyli w pełnym zakresie z okupantem niemieckim, nie składają broni. Muszą podjąć walkę z kolejnym przeciwnikiem i to o wiele gorszym, ponieważ wspartym ludźmi, którzy zaprzedali się systemowi komunistycznemu, Polakom, którzy się temu systemowi wówczas zaprzedali.
Niestety ta walka kończy się tragicznie dla setek, dla tysięcy naszych najlepszych rodaków. Strzał w tył głowy kończy żywot tysięcy żołnierzy wyklętych. Dziś Bruksela niepodległość nam zabiera. Wczoraj Moskwa. Dziś Bruksela niepodległość nam zabiera. Cześć i chwała bohaterom. Cześć i chwała bohaterom. Bóg, kala i ojczyzna. Bóg, kala i ojczyzna. Bóg, kala i ojczyzna. Boże, marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. Do Polski, za Twoim przewodem, złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem, złączym się z narodem. Bardzo serdecznie, jak zwykle, witam na dziedzińcu kościoła garnizonowego pod flagą biało-czerwoną, która jako pierwsza w tym mieście przed 15 laty stanęła i do dzisiaj stanowi punkt dla wszelkich patriotów i wszelkich uroczystości, bowiem tutaj odbywają się one regularnie. Dokąd poszli tamci, do ciemnego kresu po złote runo nicości, Twoją ostatnią nagrodę. Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch. Ocalałeś nie po to, aby żyć. Masz mało czasu, trzeba dać świadectwo. Bądź odważny. Gdy rozum zawodzi, bądź odważny. W ostatecznym rachunku tylko to się liczy. A gniew Twój bezsilny niech będzie jak morze, ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych. Niech nie opuszcza Ciebie Twoja siostra pogarda dla szpiclów, katów, tchórzy. Oni wygrają, pójdą na Twój pogrzeb i z ulgą rzucą grudę. A kornik napisze Twój uładzony życiorys. I nie przebaczaj, zaiste nie w Twojej mocy przebaczać w imieniu tych, których zdradzono o świcie.
bądź wierny, idź. To przesłanie pana Cogito, wiersz Zbigniewa Herberta. Jakże ono dzisiaj brzmi. Czwarty rok z kolei obchodzimy Dzień Żołnierzy Niezłomnych, zwanych wyklętymi. Pierwszy raz obchodziliśmy 1 marca 2010 roku. Na czele tych obchodów stał w świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. 2010 roku. Ostatni raz miał okazję, pierwszy i ostatni raz uczestniczyć w tych obchodach. Jakże ważne jest, że z każdym rokiem obchodzimy je godnie i uroczyście. Dzisiaj to już drugi dzień obchodów w Jeleniej Górze, święta Dni Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Krzysztof Klęczak powiedział, że wraca pamięć tych, o tych, których nie ma. Myślał o swoim ojcu, Akowcu, o którym nie mógł mówić. Ale czy ich nie ma, popatrzmy. Są. Jeżeli będziemy o nich przypominać, jeżeli będziemy odkopywać nie tylko ich szczątki w nieludzkiej ziemi, ale przede wszystkim, kiedy tę pamięć zaszczepimy w naszych sercach, kiedy będziemy ją przekazywać, będą istnieli, bo oni nam są potrzebni. Nam są dzisiaj potrzebni, by nam przypomnieć, czym jest ojczyzna, czym jest Bóg, czym jest honor. To byli ludzie niezłomni, to byli żołnierze niezłomni. Wiemy, że w stosunku do jednego z nich, pułkownika Łukasza Cieplińskiego, przygotowywany jest proces beatyfikacyjny. O, tutaj jest jego portret. Rzeczywiście bije niezwykła jasność z tej postaci. Do końca zawierzył swoje życie i śmierć Maryi. Wiedział, że najważniejsza jest ojczyzna. I musimy przypominać, bo to nie jest smutna historia. Historia każdego z tych ludzi to wielka historia wielkiego człowieczeństwa. Bałtyckie, a potem z kolei może przyjść czas na nasz kraj, na moją ojczyznę. Dlatego musimy być niezłomni. Musimy trwać i pamiętać o bohaterach. To jest wielkie dziedzictwo, które nam pozostawili. Bóg, honor i ojczyzna. Honor! Bóg, honor i ojczyzna!